Szanowni panie i panowie, ten krótki film skradnie wasze serca. Pod numerem 8 mieszka Albert. Albert wygląda trochę jak ten ksiądz. Kurwa. Tak z boku, nie? Albert postanowił w świąteczny czas adoptować psa. Ale też rozmyślił się po czasie jakimś, gdzieś na końcu. Pies zniknął z jego życia, ale pojawiły się wyrzuty sumienia. Złości pełne. No, to było mocne. No. Wyrzuty sumienia potrafią uraczyć dyskomfortem. Dyskomfortem zwykłym, lichym, niewysublimowanym, lecz bolesnym. Wyrzuty sumienia takie jak zrobisz coś zgoła wbrew światu i sobie. Pies to nie jest zawiesiutek na gałązkę czy inne świąteczne barachło, które możesz wraz z paragonem zwyczajnie zwrócić. Nie pozwól wyrzutom sumienia zamieszkać w twoim życiu bez żadnego dzień dobry. A ta plansza wzdycha ciężko. Ach. I mówi o tym, adoptuj rozważnie. A pieniądze zbieramy o tu. Ratujemy zwierzaki.pl łamane na wyrzuty. Udostępnij nasz film. A to był film o złości pełnych wyrzutach sumienia.